60 tysięcy widzów śledziło z zapartym tchem przebieg spotkania piłkarskiego Polska-Węgry. Pierwsze minuty gry wprowadziły publiczność w nastrój optymistyczny. Ambicja drużyny polskiej zdołała doprowadzić do kilku niebezpiecznych sytuacji pod bramką gości. Wynik do przerwy 2-1 na korzyść Węgrów. W drugiej połowie spotkania rozpoczyna się piorunująca ofensywa drużyny węgierskiej. Polakom brak szybkości i opanowania nerwowego. Zawodzą niemal wszystkie zagrania zespołowe. Drużyna węgierska odniosła zwycięstwo w stosunku 5-2.